Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna odsłona speedruna. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Przypominam o darmowym kursie dla osób początkujących oraz e-booku. Znajdziecie go w opisie filmu oraz w komentarzu. Dziękuję z góry za łapki i za komentarze. Jedziemy z tematem. Gramy, ciśniemy i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. 1832. E4, E6, czyli obrona francuska nam się szykuje. D5. O! A jednak nie. Skoczek F6, teraz jestem zaskoczony. No to jak przeciwnik pozwala zaatakować skoczka, to z tego skorzystam. Zagramy sobie oczywiście w ten sposób. Będziemy atakować tego skoczka maksymalnie. I chyba nawet taki ruch mnie tutaj mocno kręci. Z drugiej strony jednak nie do końca chyba, bo tutaj wejdzie skoczek tutaj. I potem przez D6 będzie mnie mocno rozbijał. Dlatego zagramy skoczkiem na C3. Teraz taki ruch grozi. O właśnie, skoczek C6. Zobaczcie, i teraz chyba mogę C5. Bardzo przeciwnik kusi, żeby tutaj go od razu atakować. Ale wiecie co? Może przyjmę inną strategię. Przyjmę strategię ograniczenia figur. A3. Nie wpuszczę tu gońca. Na D6 liczyłem. I po tym ruchu muszę wybić, bo jak zagram tak, to on mi po prostu to wszystko rozbije, więc wybijam. On gońcem nie może, bo widły pionkiem musi odbić. Jak odbije pionkiem, to zagram skoczkiem. Po prostu walczymy tutaj o centrum. Dobra, goniec E7. Tutaj można by było zagrać, ale to też chyba będzie zbyt pochopne. Jeszcze mi po głowie świta takie posunięcie. Zagram tak, dlatego że chcę zagrać tu, odpędzić skoczka, który kontroluje pola w centrum i może jakieś opcje przełomowe. O, właśnie, nadarzyła się okazja, zagrajmy B5. Jeżeli skoczek tutaj wejdzie, to od razu hetmanem na A4, żeby bronić pionka i atakować przy okazji skoczka. Więc ten skoczek prawdopodobnie musi wrócić do swojego obozu. Może to jest troszkę za szybkie, ale wiecie co, jak już gram tak szybko, to gram kolejnym pionkiem, żeby kolejnym pionkiem go tutaj zniechęcić. I zobaczcie, gram trochę antyszachy w tej sytuacji, czyli nie wyprowadzam szybko figur, tylko staram się go od razu zaatakować. Dobra, jest A5, jest reakcja. Bicie w przylocie nie ma sensu, bo on się tutaj rozegra figurą, więc w tym momencie może goniec E3, dlatego że będę miał w zanadrzu takie posunięcie jak C5 w razie czego. O ile skoczek nie zagra tutaj. O właśnie, no widzimy, teraz hetman C7. Tu jest atak. Teraz chodzi mi po głowie wieża C1, bo tu jest atak na pionka. Więc tak, zagram tu, on mi zbije, ja zbiję, on zbije i co dalej? I nic nie ma właśnie, o to chodzi. Chyba hetman D3 muszę zagrać. Gram hetman D3. Po prostu bronię pionka. No to jest taka mała kara za to właśnie, że staram się za szybko tutaj zaatakować, ale albo się uda, albo mogę dostać nieco gorszą pozycję, bo po takim ruchu zawsze ten ruch. Dobra, skoczek D7, on będzie przechodził tędy. Gram szybko goniec E2, żeby zroszować króla. Ok, roszuję króla, więc będę już trochę spokojniejszy. Goniec D7, planowana jest taka wycieczka wieży. Zaraz, chwila. Dobrze zagrał, może C5 wcześniej. Nie no, nie mogłem wcześniej zagrać C5, teraz mogę. Skoczek będzie na dobre pole. Wieża z F na C1, żeby tego pionka bronić. Właśnie, jest wieża C8 i chyba skoczek tędy może przejść. Muszę bronić pionka C4. Tu jeszcze mi chodzi po głowie ruch. Bicie. D5 tu i tu będzie wisiało. Dobra, tak zrobimy. No nie, dobra, czyli zamiast iść na pasywną pozycję, spróbuję na aktywną wymienić tutaj skoczki. Może to będzie i ok. Teraz się pojawia opcja bicia na D6. Bicie i tu. Skoczek odejdzie i będzie miał znowu dobre pole. Nie podoba mi się to. Może jednak... Taki ruch jeszcze chodzi mi po głowie. Może wymienić. Oj, dużo jest dobrych opcji. Znaczy, gra jest oczywiście normalna. Tu się wszystko trzyma z jednej i z drugiej strony. Białe mają więcej przestrzeni. Ale może to jest dobry moment, żeby zagrać teraz C5. Zagrajmy ten ruch. Żeby spróbować już wykorzystać te pionki, przewagę tych pionków na skrzydle hetmańskim.
Poszło bicie. Dobra. Mogę zbić skoczkiem. Ale nie, no pionkiem. Łączymy pionki. Łączymy pionki, wydłużamy gońca. Skoczek na D5 może zagrać, atakować tutaj. Trzeba się będzie z tym pogodzić. Z drugiej jednak strony mogę zagrać też tak. I tak zrobimy. Trzymając C5, trzymając pole E5, grożąc na przykład goniec E5 w pewnym momencie. Może być dobrze. Tu jest jeszcze ruch, tu puściłem. No to hetman E3 wtedy. No jest gra bogata tutaj, gra bogata. Dobra, bicie. Bić trzeba. On chce wymienić tutaj tego gońca. Słusznie. Chyba skoczek E5. Skoczek E5 wydaje mi się, że skoczkiem do centrum, jak wymienia, to kapitalnie będziemy stać białym. Już wtedy figury nasze będą o wiele lepsze. Ale skoczek E5 po prostu stawia figurę w centrum. Okej, teraz się zastanawiam, czy nie ma tu jakichś kopytek. Ewentualnie goniec D3, żeby tam dać mata. Tutaj. Tutaj nacisk. Dobra, tak zróbmy. Aha, przecież po tym ruchu ja nie mogę zagrać hetman F3, bo tu mi na E5 trzaśnie goniec. No dobra, ale straszymy. G6 zagra w tym momencie. A po G6 może będzie skoczek G4 dobre. Wydaje mi się, że jest bardzo dobre. Dlatego, że jak on wybije, to my wybijamy i tam już grozi skoczek H6, bardzo niebezpieczny. Ale on się ratuje ruchem. Zobaczcie, tutaj, tutaj i hetman F4. Ja wybiję, on skoczkiem zbije. Przewaga tutaj pionków cały czas będzie. Znaczy wybić muszę, to już teraz za późno na jakieś rozterki, ale bardzo dobrze gra mój przeciwnik, tak naprawdę szybko i dosyć przyzwoicie. No dobra, wymieniamy te hetmany, goniec na F1 sobie gramy, bo zawsze mogę przerzucić tutaj gońce na G2, skoczek F6 zawsze wchodzi, albo na E5. Nadal przewaga wydaje mi się, że jest, może nie jest jakaś ogromna, ale stabilna. I to się liczy. Myślę, jakby tutaj. Zagrajmy G3 mimo wszystko. Lufcik się przyda. Okej, no to teraz skoczek E5. F6 będzie groziło. Atakujmy tego skoczka. Podważajmy tego skoczka i pionka na B7. Będzie F6, będzie osłabienie trochę pionków przeciwnika. Znaczy. Okej, no będzie F6 po prostu. Taki ruch może nastąpić. Teraz goniec broni tutaj. I teraz mądrze skoczkiem odejść. Jak odejdę tutaj, to mi trzaśnie, ale mogę wtedy zbić tego. O właśnie, to może być dobra wymiana. Tutaj będę groził w ogóle takimi zagraniami. Tu, tu i tu. B6 tam. Nie chcę się za bardzo tego pionka oddawać, ale jak zagram tu. Nie, dobra, pójdźmy na konkrety. Pójdźmy na konkrety. Tu trzeba oczywiście liczyć. Skoczek C4, jak wybije, no to wybijemy tu. Dobra, wybić pionek za pionka. Jak wymiana wież, to super. Jeżeli nie wymieni, to wezmę na B7. A raczej musi wymienić. Wymieni, zagra sam B6, przeciwnik. Co? A to dziwne zagranie. To ja wymieniam. On wybija na C5 i ja skoczek C4. Mój skoczek C4 stoi kapitalnie, a moje pionki mają teraz wolną drogę. Niby w pionkach porówno, a przewaga białych ogromna w tej sytuacji. I te pionki mogą już zasuwać. Jeszcze goniec się wydłużył. Dobra. Tu będzie mnie straszył. Skubaniutki. Zagrajmy sobie ruch. Nie no, chwila. Tutaj trzeba grać. Tak. No tak, idziemy pionkiem do góry. Jak tu, to tutaj. On weźmie tego. My pójdziemy. On zagra tak. I co my wtedy? Wtępujemy. Bierze tu, tu, tu.
Da radę. To wszystko da radę. Idziemy pionkiem. Skoczek musi zagrać tutaj. Skoczek B6. Pilnując pionka przy okazji. Skoczek B8 może ruszyć, to wtedy A5. Albo wieża B4 to A5. Tu pilnujemy. Pionek jest już bardzo zaawansowany. Ale trzeba przyznać, że się nieźle broni przeciwnik. A5 trzeba, żeby tu podważyć skoczka. Ta wieża może się teraz uwolnić, na przykład tak zagrać. A jak on tutaj wymienimy, czy ja tutaj przemanewruję go jakoś? Tak, przemanewrujemy. Tak, jak wymienimy wieżę, to będziemy mieli fajny manewr. Skoczek tutaj, skoczek tutaj. Ale nie wymienimy wież. Tu, tu, tu i tu. I on jest bardzo szybki. Tu, 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 tu. Oj, to może być takie trochę ryzykowne, ale z drugiej strony może tak zagrać w ogóle. On tutaj, ja wybiję. On tu, ja mogę wprawdzie tutaj wybić. Zostanę z pionem więcej, co już jest dobra pozycja, ale nie chciałbym tego gońca uaktywniać. A może tak po prostu zagramy. O, właśnie, zagrajmy wieżę C1 na tego pionka. Wprawdzie on może zagrać tak. Chodzi o to, że jak ja zagram tu, to on zagra tu i będę zasłonięty. Jakieś tutaj pułapki będzie stosował. Ale zawsze mogę H4 zagrać. Albo H3. Zagram sobie. A chciałem H4, mi skliknąłem na H3, ale to bez znaczenia. To się cały czas trzyma. Ten manewr mówiłem, co nie? Więc tak zagramy. Potem tu. On nie może wybić skoczkiem, odrabiam hetmana. Teraz tak. I będę chciał pionkiem tutaj iść, ale on może tutaj grać też gońcem. Ciekawa sytuacja, ciekawa końcówka, realizacja nieprosta. No to chyba wygrywam, bo biję tu i gram tak. Nie muszę już nawet szacha dawać. I ten skoczek ma problem. Skoczek gdzieś odejdzie, doprowadzam pionka i zostanie mi figura więcej wprawdzie za piona, ale realizacja już nie powinna być aż tak trudna. W takie końcówki no trzeba starać się wygrywać, jak chcemy dobrze grać w szachy i robić punkty. Ale jeszcze chyba taki ruch mam. Tak, dokładnie można tak zagrać jeszcze. Bo tu grozi wzięcie skoczka. To teraz będę miał po prostu więcej materiału w tej całej układance. I fajne jest też to, że po szachu na A1 mogę odejść królem po prostu. Chociaż zasłonięcie się gońcem też działa, ale jednak goniec pilnuje pionka, więc odejście królem będzie dobre. No słuchajcie, jedna partia, pół odcinka. No, no, robi się ten speedrun wymagający. Oddał gość, ok, lecimy dalej. Szukamy sobie przeciwnika. Dobra, E4, niech będzie E4, E5. No to F4, gambit królewski, spróbujmy. Jest przyjęty, goniec C4. Przypominam, że po szachu na H4 król sobie fajnie odchodzi na F1.
No i przeciwnik jest zaskoczony po trzecim ruchu, niemożliwe. Może tylko skoczek e7, a to ciekawy ruch, nie znam. Nie znam posunięcia, zrobię sobie centrum. Aha, może być d5 zagrane. Ale on miał na myśli bardziej właśnie obronę pionka. No dobra, skoczek sobie wychodzi. Sobie kończę po prostu rozwój, bo trzeba to zrobić. Ok, skoczek również sobie wychodzi, goniec. Tak, tutaj taki ruch jest groźny, ale sobie przerzucę skoczka na e2 i już tego pionka będę chciał skrobnąć. Też się sprytnie przeciwnik ustawił, ale tutaj to biorę. To biorę, bo jeszcze się wieża otwiera, więc tym bardziej tu mi się bardzo, bardzo to opłaca. Ok, i z tempem jeszcze, zobaczcie, goniec na f4 fajnie wybija. Tutaj już są pewnego rodzaju pułapki. Dobra, przeciwnik w pułapkę jeszcze nie wpada. Jak zbije tu i król zbije, to wygrywam szybko, ale jak zbije tu i zbije hetman, to nie wygrywam szybko. Ale chyba się na to skuszę, bo potem zbije tu. Mogę mieć sporą przewagę. Dobra, pójdę na ten wariant intuicyjnie. Zbiję na f7. Zbiję na f7. Jak już grać ostro, to grać ostro, bo przeciwnik nie będzie miał bardzo długo roszady. Jeszcze nie ma rozwiniętych figur. Będzie zderoszowany. Będę miał dwa pionki więcej za figurę i szansę na jakiś tutaj pokaźny atak. Wprawdzie figury będą bardzo już ograniczone. Materiał będzie bardzo ograniczony, ale spróbuję przeciwnika tutaj dociskać. Goniec d6. No jest atak na hetmana. Nie pozwolę zrobić roszady. Oczywiście za chwilę zagram chyba taka. Hetman g6, bardzo dobre posunięcie. No chyba e5 muszę. Pionek broni się sam i przy okazji gońca. No i teraz trzeba zadziałać ciężkimi figurami. Oczywiście jakieś tam typu goniec na h3 może nastąpić. Wtedy możemy hetman f3 zagrać, możemy hetman d2, e2. Dobra, jest tutaj... Aha, tutaj goniec chce się... To jest dobry ruch. Zagrajmy hetman e2, aby pilnować g2, wprowadzić wieżę następną. Może coś takiego. I c4 jeszcze mam za nadrzu. Dobra, gramy c4 po to, żeby ograniczyć przeciwnika tutaj figurę. Każdy ruch skoczkiem wiąże się z b3, więc to się trzyma. On może zrobić długą roszadę, ale też ważne jest to, że na f8 nie może wieża zagrać. Znaczy może, ale wtedy zostanie zbita. I trochę się jakby sytuacja nieco by wyrównała. b6, to ciekawe, on trochę się tutaj osłabia według mnie. Myślę, że prostym zagraniem będzie... A, chwila, bo dostanę takiego zonka. Może wieża f4 w takim razie. Wieża f4. Troszkę więcej pól ogarniemy, a zamiarem jest wprowadzenie drugiej wieży na f1 w tym momencie. Dobra, taki ruch istnieje. Już widzę. Więc zagramy sobie b3, że po takim ruchu po prostu uciekam hetmanem. Staram się unikać tutaj gruźb przeciwnika, ale goniec będzie musiał pilnować pola e6 według mnie. Ten pionek będzie potem groźny. A jednak pionki mają tutaj moc. Poza tym jeszcze jakiś hetman f3 wchodzi. W sumie można było chyba wcześniej tak zagrać. Hetman f3 i tutaj będzie atak przy okazji. Również tu. Według mnie b6 było niefortunne z jego strony. Dobra, ale to chyba jest błąd, bo gram hetman f3. Hetman f3... atakuje na f5 i na a8 jednocześnie, więc wykorzystuje te szanse i gramy po prostu hetmanem. Tak, tak, tu odbijamy figurę na pewno. Dobra, tutaj wszystko działa na 100%. Gambit królewski na przeciwnika zadziałał również dobrze. No to hop. To już chyba w ogóle pozamiatane. Król jest w totalnej pułapce. No tak, mamy to. Lecimy sobie z kolejną partią. E4, bo tak się zastanawiam nad pierwszym ruchem, jaki wymyślać. No ale niech będzie E4. C5. Może pułapkowo. Spróbujemy najpierw tak. Okej.
Pułapkowo, no właśnie, D6. A3 niech będzie. Tak, żeby zagrać B4. Coś tutaj spróbuję tak pomieszać. Niech będzie B4. Przeciwnik chyba bardzo dobrze zareagował. E5 zbudował sobie centrum. To jest słuszna racja, tak. W ogóle pogoniec E6. Wyprowadzam oczywiście figurę. O, robię szybko roszadę. No i tutaj skoczek E4. Bez problemu, normalna pozycja. D3. Wyrzucić gońca, przytrzymać pionka, goniec. Dobra, goniec tutaj pilnuje. Co ciekawe, taki ruch mi przychodzi do głowy. Ale z drugiej strony może zagrać tak i powalczyć o punkt D5. Tak zrobimy. Tego skoczka spróbuję zlikwidować, żeby punkt D5 był opanowany przez dwie moje figury. Ale on skoczek D7. Słusznie i dobrze. Słusznie i dobrze. Przeciwnik pograł nieźle. No dobra, mamy normalną pozycję. Może zagram sobie posunięcie H3. Dlatego, żeby go wyczekać, ograniczyć figurę, a że po takim ruchu ja sobie zagram tu i skoczek mi nie wejdzie na G4. Dobra, tutaj planowałem przepchać pionka i tak, więc go przepcham. Nie muszę też grać A4, trochę strategicznie sobie do tego podejdziemy, bo czasami w końcówce skoczek na A4 będzie mógł atakować słabość przeciwnika na polu B6, więc to może być dobre. Poczekamy na jego reakcję. Tutaj trzeba w takich sytuacjach powolutku. Niech będzie goniec na E3. Trzeba manewrować. Tutaj spokojnie otwierać pozycję, na przykład grając skoczek H2, F4. Tak sobie teraz to zaplanowałem. Może skoczek G4 najpierw. Zobaczymy. Trzeba pilnować pole D5 przede wszystkim. No i mój goniec jest oczywiście bardziej aktywny od przeciwnika. Tak sobie to też trzeba spróbować tłumaczyć. Dobra, tutaj poszło. Może... A może tak? Nie, zaraz, bo on tutaj będzie chciał zagrać. Pozwolimy mu na to. Zagramy sobie, a nie, jeszcze inaczej, bo można tak. Ale pole D5, a może w ogóle tak zagrać i tutaj? To też jest ciekawy plan. A on wejdzie królem i zagra F5. Ale mimo wszystko zagram ten ciekawy plan. Wydaje mi się, że to jest ciekawy plan. Hetman B1, hetman A2. Dobra, on pójdzie F5. Na stówę pójdzie F5. I chyba tak, ale on zagra F4, będzie stał silnie. Jak zbije tu, on mi walnie tu. Mój przeciwnik gra bardzo dobrze. Dobra, ryzykujemy. Zbijam tutaj. Jeżeli zbije, to goniec potem tutaj będzie mógł zagrać. No ale teraz to zagramy goniec D5. Spróbujemy wymienić teraz silnego gońca, bo teraz pojawił się silny goniec na B7 u przeciwnika. Więc teraz trzeba spróbować to wymienić. I pytanie, czy hetmanem? Hetmanem zbijmy. Zawsze po takim zagraniu hetman może gdzieś tam zagrać, a zawsze też uciec w razie czego, mogę też na C6, chociaż hetman tutaj będzie męczony, to prawda, ale nie, bo po takim ruchu hetman E6 i tu jest atak na wieżę. No właśnie, on teraz będzie musiał chyba tak zagrać i te hetmany się wymieni. Co? No, muszę przyznać, że bardzo odważne zagranie i takie ideowe, poświęcenie jakości za zepsute pionki. Ale pograł gość fajnie, ciekawie, bardzo ciekawie. Dobra, i tu muszę chyba, żebym hetmana nie stracił. Może na F7 stoi hetman dobrze, bo na F7, jak sobie stanę, to żadna figura mnie nie może na razie zaatakować. A to jest takie, wiecie, straszydło małe. Dobra, tutaj grozi bicie. No to chyba król na H2 z planem wieża G1. On może zagrać gońcem, więc ja te hetmany wtedy wymienię. Zobaczmy, że też się pojawiła fajna opcja, właśnie już jest prawie końcówka i potem pionek, jak się hetmany wymieni. Dobra, wieża G1 uaktywniam tutaj, chcę dać mata, po prostu. A jeżeli goniec, to mam chyba bicie wieżą. Jak wieża E7, to mam na F8. Ale też trzeba uważać na to, bo
Jak zbiję tu, wezmę pionka wprawdzie. On mi wymieni i zagra z powrotem. To moja wieża będzie złapana, ale będę mógł chyba zbić tu i zagrać aktywnie skoczkiem. Na to pójdę, słuchajcie. Pójdę na to. Pójdę na ten wariant. Jeszcze goniec będzie miał szansę wziąć pionka. A pion to pion. To nie mało. No powiem wam, że dobre te partie są dzisiaj. Poza tym on zagra tak, to ja jeszcze mogę sobie spokojnie tutaj chyba palnąć. O, wow! To tego wszystkie figury stoją na 8 linii. Bierze B7, bierze już na 7, stoi dobrze, nic jej tu nie atakuje, podważam pionka, skoczek D5 grozi, druga wieża może za chwilę wejść. No to teraz jest już raczej easy. Ocena sytuacji jest prosta. Pozycje białe mają bardzo, bardzo dobrą. Idziemy sobie drugą wieżą aktywnie. To, że czegoś konkretnego nie robimy w tym momencie, grając właśnie w ten sposób figurą, to nie znaczy, że nie możemy tego zrobić, bo uaktywniamy swoją kolejną figurę. Tu grozi strzał, więc chyba wymianę trzeba zrobić. Tak, skoczki w takich zamkniętych pozycjach mogą być bardziej niebezpieczne, więc to wymienimy. Goniec grozi szachem, więc zagramy. Mogę wziąć pionka w ogóle. Ale zagram najpierw skoczkiem na D5, pilnując tego pola. Tylko że po szachu ja też nie muszę go zbijać. To tak zagramy sobie. Król broni pionki. Choć chyba H4 było dobre w tej sytuacji. Tak patrzę teraz, że mi się dłużej zastanowił, to chyba H4 było bardzo dobre. No skoczka tak, skoczka tutaj trzeba wymienić, to uprości o wiele grę, tym bardziej, że tu pionek wisi na G6, dokładnie, biorę teraz na G6, na B6 pionka i mój pionek będzie robił karierę za chwilę. Sztuczka pod tytułem Król F1 grozi H4. O, sztuczka się nie udała, ale króla przerzucę sobie na aktywniejszą pozycję do centrum. To jest zawsze plus. I wieża B8. I teraz pionek może zasuwać. Spokojnie. O, tu jeszcze poczęstuję przeciwnika ruchem C4. Uciekaj królu z powrotem. No właśnie, chciałem powiedzieć, nie sądzę, że zagra tutaj, a jednak zagrał. No ale to maszerujemy pionkiem. Król już nie pomaga. Niby aktywny król, ale taki aktywny i jednocześnie nieaktywny. No bo nie można nic konkretnie zrobić w tej sytuacji. Tym królem. No i tutaj chyba wystarczy. Sztuczkę jeszcze zastosujemy. Zagramy tak. Ciekawe, czy się pokusi o bicie, bo wtedy szach. Dobra, bicia nie ma. To wieża wejdzie i tego pionka będę kosił. Bo z tym pionkiem nie muszę się śpieszyć, bo ta wieża jednak podważa tego pionka i moja wieża będzie zamrożona, więc wspomagam się drugą figurą i troszkę inaczej to będę chciał rozegrać. To jakbym zagrał wieżę na B1, to właśnie król by wszedł i by mnie tą wieżę jednak atakował. Teraz chyba mogę tak zagrać właśnie tu. To tak. Niech będzie tak. Chociaż tu też można było. Żeby zagrać tak po prostu. I tak z powrotem. E4 może być niezłym ruchem, bo goniec trochę pomoże w obronie, ale to. Dobra, tu wybijamy. Wieża broni. Można było chyba też tak zagrać od razu. Ale tak jak już mówię, nie muszę tutaj super dokładnie grać. Ważne mieć swoją koncepcję i nie wypuszczać wygranej. Czy to będzie inna droga do zwycięstwa, szybsza czy dłuższa, ważny jest skutek w tym momencie. Nic.
Więc nie zawsze granie w szachy super dokładnie musi być idealne i takie wspaniałe, bo można wykonywać ruchy mniej dokładne, a dające dobry efekt. No to chyba teraz tak, zagrajmy sobie. Tutaj, dobra, tutaj, bo jak on zagra tutaj, to ja zawsze z szachem zbiję. Okej, i teraz. O, mat! Hello! Mat! Na szczęście dostrzegłem. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia.